Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu w użyczenie na bezpłatne używanie rzeczy przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Biorący w użyczenie może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. Ponosi zwykle koszty utrzymania rzeczy oraz może być odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy. Biorący w użyczenie jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli używa jej w sposób nieprawidłowy, czyli sprzeczny z umową, z jej właściwościami lub przeznaczeniem, albo gdy nie jest do tego upoważniony ani zmuszony przez okoliczności, a powierza rzecz innej osobie, a rzecz ta nie uległaby utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby zachował ją u siebie. Użyczający zobowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu w użyczenie przez to, że wiedząc o wadach, nie zawiadomił go o nich. Dowiedz się więcej w materiale płatnym na www.prawomocni.pl.